obca narracja narzuca nam opinię, że latem 1944 roku Wileńszczyzna została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Jednak rzeczywistość historyczna przedstawia się nieco inaczej. Otóż okupacja niemiecka została zastąpiona przez nie mniej brutalną okupację sowiecką. Jednak nie wszyscy pogodzili się z nową rzeczywistością. Właśnie Sergiusz Kościelkowski, pseudonim Fakier, dowódca oddziału samobrony, czynnej samobrony ziemi wileńskiej, nie złożył swojej broni, wraz ze swoimi ludźmi kontynuował walkę. Właśnie w Rołbiszkach, w okolicach Podbrodzia, w lutym 1945 roku rozpoczyna się akt końcowy dramatu, który zakończył się w Blużnianach. Właśnie tam zakończył swój żywot Fakier, legendarny komendant. Jeszcze przed wojną Fakier w liście do matki pisał: walka jest moim żywiołem, padnę, ale walczę. Tak też i stało się. Sergiusz Kościelkowski urodził się w 1914 roku w Orle w Rosji. Później rodzina przyjeżdża do Wilna. Tutaj Sergiusz rozpoczyna naukę, początkowo w gimnazjum Józefa Ignacego Kraszewskiego, później w gimnazjum Ferdynanda Walerego, później gimnazjum Tadeusza Czackiego i dopiero maturę zdaje w gimnazjum Adama Mickiewicza. Ta częsta zmiana placówek oświatowych nie tyle wiązała się z samą postacią Sergiusza, oczywiście on też niezbyt kwapił się do nauki, lecz bardziej z sytuacją w tych placówkach, która pozostawiała wiele do życzenia. Po maturze Sergiusz został wezwany do wojska. Jego marzeniem była służba w kawalerii. Zresztą o tym pisał w swoim dzienniku jego ojciec. Nie miał najmniejszych skłonności do piechoty. Lubił konie i konną jazdę. W pewnym stopniu posiadał sztukę ładania koniem. Zresztą był zadziarski na to, żeby chodzić piechotą. Na mocno związanym ramieniu Sergiusz miał dobre osadzone muskularne przedramię. Dłonie zwinięte w pięść, coś było warte. Zwinny, lekki, zręczny gimnastyk. W pewnym stopniu akrobata. Długi czas sprawiał zmartwienie powolnym wzrastaniem. Na dobre zaczął się wyciągać bodaj po 18. I to tak niepostrzeżenie szybko. Osiągnął około 175 cm, przerastając nieco mnie. Za wstawiennictwem matki zostaje wysłany do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Po odbyciu szkoleń zostaje przeniesiony do 23. Pułku Ulanów Grodzieńskich, prawdopodobnie też za wstawiennictwem matki. Po odbyciu służby czynnej Sergiusz podejmuje się wyzwania w postaci studiów wyższych. Rozpoczyna naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jednak arytmetyka handlowa okazała się nieprzystępną twierdzą. Później próbuje studiów dziennikarskich, ale to była twierdza nie do zdobycia. Szukał siebie, ale rozwiązanie przyszło samo przez siebie. Został powołany znowu do wojska. Rozpoczęła się mobilizacja. Później następuje kampania jesienna 1939 roku. Zresztą niepomyślna. W listopadzie 1939 roku Sergiusz Kościelkowski wraca do Wilna, zdruzgotany. Osobiście przeżywa klęskę rozbicia i okupacji Polski. Po powrocie do Wilna rozpoczyna handel. Często podróżuje na linię Wilno-Warszawa, ale też czasami jeździ na wschód. Właśnie w czasie jednej z takich wycieczek na wschód został w Gudogajach zatrzymany przez Sowietów. Trafia do więzienia, początkowo do Oszmiany, później zostaje przeniesiony do Słucku. Kościelkowski? Ja. Сергей Альгердович? Задержан? За что? Я заблудился. За спекулянство? Я заблудился. Заблудился. Или же ты белогвардейский, белопольский бандит? Гражданин начальник, я заблудился. Я на станции Гудагай оказался. Я заблудился. А что ты делал?
На станции! Я просто... Куда гай? Я ехал к друзьям. И... Каким друзьям? Куда ехал? У меня документы были с собой. Вы забрали у меня документы. Белопольский бандит ты! Nikt nie wie, jak potoczył się by dalej los Sergiusza Kościołkowskiego. Można tylko przypuszczać, że zostałby rozstrzelany. W więzieniu był do czerwca 1941 roku. Wówczas rozpoczyna się wojna niemiecko-sowiecka. Nadarza się możliwość ucieczki z więzienia, Sergiusz z niej korzysta i ucieka. Na klatce schodowej m.in. wyminął pluton egzekucyjny NKWD, który miał rozkaz rozstrzelania wszystkich więźniów. Po powrocie do Wilna wlewa się w ruch konspiracyjny. Zostaje egzekutorem. Kawalerzysta, który lubi ryzyko, który szuka ryzyka, a też między innymi pisze wiersz. Był jednym, jedynym swoim rodzaju egzekutorem w polskim państwie podziemnym, który pisał wiersze i który w tych wierszach przedstawiał cały tragizm swojego życia. Chociażby w wierszu Litania nocy. Cień krwi snuł się po biednej twarzy placu. Od latarni sterem księżycowej głuchej. Pękł ster, z zegarem życia zgasł. Ostatnia ofiara wśród żyjących duchów. Śmiechem jutrzejszą walkę krzepi. Z palców spłynęła przysięga. Cześć! Dla dalszej przyszłości została śmierć i wzgarda. Meldunki o akcjach przeprowadzonych przez Sergiusza Kościołkowskiego oraz jego dowódcę Sergiusza Piaseckiego z policji oraz Urzędu Bezpieczeństwa w Wilnie spływały do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy, skąd były przesyłane do najwyższych dygnitarzy III Rzeszy, w których informowano o terroryście z Wilna, niebezpiecznym terroryście z Wilna. O niezwykłych cechach swego dowódcy pisał jego podkomendny Wiesław Mincer Marek. Był szalony, nieobliczalny. Miał w sobie coś z kmicica, zagończyka, wataszki. Lubiłem go. Ludzi młodych ciągnęło do takich charakterów. Sergiusz Kościołkowski pełnił wiele funkcji. Był egzekutorem. Służył w brygadzie Lupaszki w piechocie. Dowodził zwiadem konnym w brygadzie u Juranda. Pełnił tyle różnych funkcji nie dlatego, że szukał swojego miejsca pod słońcem, a dlatego, że chciał być pożyteczny, chciał walczyć o wolną Polskę. Na pewno wielu z was czytało książkę Sergiusza Piaseckiego Dla honoru organizacji, w której autor pisze o tym, że niektórzy z Wileńszczyzny postanowili współpracować z wrogiem, z okupantem. Jak to pisał autor, wykalkulowali sobie, że im to się opłaci. Przekonamy się po wojnie, jeśli dożyjemy, że w małej historii obecnych czasów będą pisać pompatycznie o solidarności podczas wojny i okupacji wszystkich warstw narodu polskiego. Historia jest po to, aby utrwalać bzdury i grzebać prawdę, żeby dogadać dumie narodowej i perfumować gnój i rozkład. Czytałeś już w prasie podziemnej, słyszałeś przez radio o braterstwie i ofiarności. Ale gdzie one są? Owszem, są, lecz jakże rzadko. Przecież wiesz, że każdy okupant znalazł do pomocy i współpracy Polaków. I to jakim? Wykalkulowali, że im się opłaci postawić na którąś kartę. Spytaj Tomasza, ile Polacy złożyli donosów na innych Polaków? Dlatego powołano komórkę egzekucyjną, która miała na celu zwalczać tych, którzy zdradzają Polskę, a często i swoich bliskich. Egzekutor. Słowo, które dźwięczy bardzo drastycznie i dla wielu na pewno kojarzy się z człowiekiem, który strzela do ludzi bezbronnych. Jednak to nie jest prawda. Egzekucja wykonywana na zdrajcach nie mogła wyglądać jako osobisty porachunek. Po pierwsze, likwidowano zdrajców i konfidentów, którzy zdradzali Polskę oraz często najbliższe osoby. Po drugie, musiał być to człowiek o bardzo mocnych nerwach, bo wyroku trzeba było wykonać w miejscu publicznym, patrząc w twarz konfidentowi, wypowiadając słowa w imieniu Rzeczypospolitej.
To wiązało się z pewnym ryzykiem, że mogłeś zostać podstrzelony przez gestapowców, przez policję, przez żołnierzy, których było pełno na ulicy. W lipcu 1943 roku Sergiusz Kościołkowski dokonał wyroku śmierci na Danucie Wolierzyńskiej, współpracowniczce gestapo i policji kryminalnej. Jednak bardziej znanym wyrokiem był wyrok na Czesławie Ancerewiczu, redaktorze Gońca Codziennego. W sumie Gońiec Codzienny była gadzinówka, tuba propagandowa nazistów w Wilnie. Czesław Ancerewicz podjął się współpracę z nazistami, bo nienawidził bolszewików, którzy zesłali jego syna w głąb Rosji. Jednak to nie usprawiedliwia współpracy z nazistami. 16 marca 1943 roku o 16 godzinie Czesław Ancerewicz wszedł do kościoła Świętej Katarzyny. W ślad za nim wsiedził się do kościoła Sergiusz Kościołkowski. Całą akcję ubezpieczał Jerzy Urbankiewicz, Jurek. W imię Rzeczypospolitej. Centrum Badań Ruchu Oporu oraz Ludobójstwa, także Muzeum Oporu, jest miejscem pamięci wspólnej walki Litwinów i Polaków przeciwko sowieckiej okupacji. W obliczu nowej sowieckiej okupacji, zauważam, dla Wileńszczyzny już trzeciej, Litwini i Polacy osiągają porozumienie. Dlaczego do takiego porozumienia nie doszło w czasie okupacji nazistowskiej? Sowietu sugryzimo i w obliczu powrotu Sowietów na nasze ziemie rozwinęła się w społeczeństwie litewskim i polskim dyskusja na temat wzajemnej współpracy. Osiągnięto pewne porozumienia, znaleziono pewne punkty styku. Wiadomo, że współpraca na szeroką skalę, wspólne działanie nie rozwinęło się jednak, gdyż były to pojedyncze próby, co powodowało, że w czasie okupacji niemieckiej proces ten był trudny i dialog w tej kwestii w zasadzie się nie rozwinął. Tutaj być może trzeba przypomnieć to, co było przed II wojną światową, gdy wzajemne animozje między Litwą i Polską nie pozwalały nawiązać nici porozumienia tak potrzebnej w trudnej sytuacji międzynarodowej, jaka miała wówczas miejsce. Jednak można wspomnieć o niektórych wspólnych działaniach, gdy wojska sowieckie okupowały zarówno Litwę, jak i samą Polskę. Jedyną drogą ruchu oporu litewskiego na zachód była granica z Polską. Czy ta pamięć o polskim oraz litewskim oporze wobec sowieckiej okupacji, wobec dzisiejszej sytuacji geopolitycznej ma znaczenie? Wiadomo, te doświadczenia historyczne, nawet te momenty konfliktów między naszymi narodami, bez wątpienia, kiedy się nad nimi zastanawiamy, widzimy błędy, które popełniliśmy, ale stworzyło to nam pewne perspektywy, aby nie popełniać ich w przyszłości. Myślę, że obecna sytuacja po prostu zachęca nas do szukania jak największej liczby wspólnych płaszczyzn, realizowania wspólnych interesów i dostrzegania realnych zagrożeń, a przez to wzajemnego wzmacniania się. W styczniu 1944 roku Sergiusz Kościołkowski został zagrożony dekonspiracją. Zapadła decyzja wysłania go do oddziałów partyzanckich. Początkowo był u Lupaszki i po bitwie pod Worzianami 31 stycznia 1944 roku, gdzie była oblawa niemiecko-ukraińska, Fakier zostaje ranny. Później zostaje ponownie ranny 2 lutego i zapada decyzja zesłania go na kurację do Korejwiszek pod Bujwidzami. Stamtąd właśnie wraca do 1 brygady Juranda, gdzie był zastępcą dowódcy zwiadu konnego porucznika Borysa Sztarka-Ptasznika. Jednak Ptasznik więcej czasu spędzał w sztabie brygady, więc oddział w terenie ogarniał Fakier. 9 lipca oddział Fakira oraz oddział Kowieńskiej Brygady Armii Krajowej stoczył bitwę w okolicach Drużyl z frontowymi oddziałami Armii Czerwonej. Jak
modlitwą powiedział pakier, nie będę pertraktował z bandytami. 13 lipca Wilno zostaje wyzwolone wspólnym wysiłkiem Armii Krajowej oraz Armii Czerwonej. Jednak euforia zwycięstwa wkrótce została zastąpiona przez gorycz zdrady sowieckiej. 17 lipca pułkownik Aleksander Krzyżanowski został aresztowany przez generała NKWD Sierowa, który cały czas przez okres pertraktacji z AK-owcami udawał, że jest generałem Iwanem Czerniachowskim. W tym czasie rozpoczęły się represje wobec ludności cywilnej zorganizowane przez Sowietów. Fakier, który miał doświadczenie życia przy Sowietach, nie miał złudzeń co do ich zamiarów latem 1944 roku. Jednak podejmuje decyzję pozostania tu na Wileńszczyźnie i kontynuacji walki. Dlaczego pozostał na Wileńszczyźnie? Sergiusz Kościołkowski znał dobrze bolszewików. Zatrzymany w styczniu 1941 roku pod Głodogajami. Przeszedł śledztwo w Ośmianie, przeszedł śledztwo w Słucku i tam w czerwcu 1941 roku minął się z plutonem NKWD, który przyszedł zabijać więźniów. Udało mu się uciec, powrócił do Wilna, rozmawiał z ludźmi, którzy doświadczali w Wilnie okupacji sowieckiej i nie miał żadnych złudzeń co do intencji Sowietów wchodzących na Wileńszczyznę w lipcu, sierpniu 1944 roku. Stąd decyzja o utworzeniu oddziału partyzanckiego, stąd decyzja o kontynuowaniu walki, stąd decyzja o obronie polskich wsi, o likwidacji konfidentów. To były główne priorytety dla Sergiusza Kościołkowskiego jako dowódcy oddziału liniowego. Warunki działania w nowej rzeczywistości sowieckiej były dosyć trudne. Ludność była zmęczona wojną, terror sowiecki wzmagał się. Jednak dla ludzi Kościołkowskiego, dla ludzi Fakira nie brakowało determinacji do działania. Jak wygląda działalność oddziału w tym okresie? Oddział Sergiusza Kościołkowskiego był oddziałem przetrwania. To nie była typowa grupa bojowa. To dopiero miała stać się grupa bojowa. Na początku to byli ludzie ukrywający się przed NKWD, ścigani w Wilnie przez kontrwywiad sowiecki, którzy gdzieś musieli się ulokować, ukrywający się przed Armią Czerwoną. Dopiero z czasem Sergiusz zaczął ich właściwie szkolić, uzbrajać, przeprowadzać akcje na małe posterunki milicji, na małe oddziały NKWD. Takim priorytetem było wyczyszczenie terenu, na którym działał, z konfidentów sowieckich, w tym wielu Polaków, którzy podjęli współpracę haniebną ze służbami sowieckimi i te akcje Sergiusz Kościołkowski przeprowadzał. Jeżeli chodzi o geografię, w jakim terenie operuje oddział Kościołkowskiego? Początkowo Sergiusz Kościołkowski był w oddziale podporucznika Mścisława, to były okolice Rzeszy, Niemęczyna. Potem, jak napisał w swoim dzienniku, polubił te tereny i pozostał ze swoim własnym oddziałem w tych okolicach. Okolice Służan, Mejsza Goły, Niemęczyna, Podbrodzia. Pisał w tym dzienniku, że na tych terenach czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie. Tutaj rozwinę swój oddział w kompanię liniową. Skąd się wzięła legenda o Fakirze? Przecież wielu ludzi, którzy z nim służyli w jednym oddziale, później mówili o nim jako o komendancie. Skąd ta legenda? Legenda Fakira wzięła się m.in. z dziennika, który pozostał po dowódcy. To jedyny przypadek w skali Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, gdzie egzekutor Kedywu Armii Krajowej pozostawił po sobie tak dokładny dziennik dotyczący akcji likwidacyjnych wykonywanych w Wilnie, a potem także akcji partyzanckich przeprowadzanych przez oddział w terenie. On miał też takie charyzmatyczne psyche i podkomendni żołnierze to zapamiętali, że było w nim coś nieobliczalnego, bojowego. Dążył cały czas do walki, do starcia, do zabijania najeźdźców, którzy weszli na jego ziemię, aby tutaj sprawować własny rząd. Jesteś autorem trzechtomowej biografii Sergiusza Kościołkowskiego. Skąd takie zaciekawienie się tą postacią?
Sergiuszowi Kościołkowskiemu należała się fundamentalna biografia, taka pretekstowa, pokazująca dzieje Wileńszczyzny w okresie II wojny światowej, okupacji. Ta jego biografia doskonale wpisuje się w historię kontrwywiadu, KEDYW-u, w historię bohaterów, ale też zdrajców, których musiał zwalczać, zabijając z wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego, z wyroków Polski Podziemnej. W grudniu 1944 roku Fakir, widocznie przeczuwając swój własny los i nie mając złudzeń co do poczynań Sowietów, w swoim dzienniku zapisał następujące słowa. Mianowano mnie dowódcą oddziału samoobrony ziem wschodnich numer 4. Tereny północno-zachodnie od Wilna. Teren, do którego poczułem skłonność. W tej chwili pomyślałem może, że znajdę tam swoje pół metra kapitana Groba. Rozkaz Fakirowi przekazał major Leon Koplewski-Bezmian. 2 miesiące po nominacji podporucznik Sergiusz Kościołkowski-Fakir zginął w nierównej walce z czekistami. Ostatni zapis pamiętnika Fakira pochodzi z dnia 3 lutego 1945 roku. Fakir pisał: przestrzeliwaliśmy karabiny maszynowe. Odmaszerowując, pierwsza drużyna śpiewała: chłopcy wyglądają jak dobrani. Przy pierwszej okazji sprawdzi się. Co tam, panowie? Co tam, panie Wojcie? Dzisiaj będziemy ćwiczyć przestrzeliwanie karabinów, w szczególności karabinu maszynowego. Witold, wystąp! Karabin przygotowany? Tak jest. Na razie rozejście, za 5 minut zaczynamy na drugiej stronie. Jednak można powiedzieć, że pierwszy egzamin został niezdany. 4 lutego 1945 roku oddział Fakira został zaskoczony przez wojskowo-czekistowski oddział bolszewicki, liczący zaledwie 15 osób. Ten oddział rozproszył oddział Fakira, a sam Fakir został śmiertelnie ranny. Убили командира! We'll be right back.
W nierównej walce oddział musiał wycofać się. Fakier został ciężko ranny. Jego odtransportowano w kierunku Niemczyny i w drodze na saniach umiera. Został pochowany w Blużnianach. W marcu 1945 roku ciało fakira ekshumowano w Blużnianach. Owinięto w koce, przepasano żołnierskim pasem i zdobyczym Citroenem przetransportowano na Rosę. W tej ostatniej podróży towarzyszyli fakierowi jego ojciec, stryj, brat Przemysław, łączniczka oraz podkomendny. Ciało pochowano w kwaterze wojskowej na Rosie. Oczywiście na pomniku wyryto zmienioną datę urodzenia oraz śmierci, a także wyryto motto dla przyszłości naszej śmierci wzgarda. Oryginalny pomnik nie przetrwał, jest inny, ale pamięć o fakirze istnieje. Nie tylko dzięki historykowi Tomaszowi Balbusowi, który napisał trzechtomową biografię fakira, ale dzięki miejscowej ludności Polski. Bardzo symboliczne to, że w 2014 roku odbył się w Wilnie pierwszy bieg tropem wilczym, który nosił imię fakira. Tuż przy fakirze istnieje miejsce dla jego podkomendnych. W 2020 roku w Raubiszkach pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odkopali szczątki jego żołnierzy. Pozostaje nadzieja, że żołnierze spoczną przy swoim komendancie. Kiedy położyli wszystkich rannych na sanie, wszyscy chłopcy patrzą na mnie pytająco. Ja mówię, jadę z wami, siadajcie. Kto na koń, kto do sań, mnie posadzili koło komendanta rannego i pojechaliśmy. To jest 4 lutego. Mróz, zima, wileńska zima. Jedziemy przez lasy, jedziemy w stronę Służan, bo w Służanach jest nasz lekarz. Akowski. Spróbowaliśmy co jakiś czas taki młody partyzant Lisek, może 16-letni, 17-letni na koniu, podjeżdża i ciągle pyta komendant. Ja mówię, żyje, jeszcze żyje. Komendanta trzymam za rękę. Puls słaby, ale jeszcze serce bije. Raz tylko, może tak po 2 godzinach odzyskał przytomność. Z zamkniętymi oczami mówi do Kimiliszek. Na tych saniach tak trzymałam go za rękę cały czas i Kuźmu, tak czułam, że coraz słabszy, aż wreszcie ucichł. A ja nic nie mogę. To było straszne. Pomodliłam się, bo co mogłam, to co mogłam. Pomodliłam się.